8-6-1 pyta. Pozdrawiam Cię serdecznie, Basiu. Jakie jest Twoje życiowe motto? Moje życiowe motto to deteriore quod amo, właśnie, zawsze podążaj za tym, co kochasz. A także while writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen. Czyli nie pozwól nikomu trzymać długopisu podczas pisania Twojej historii życiowej i staram się tego trzymać. Demika X456 pyta. PS, Twoje najskrytsze marzenie. Nie zdradzę go. Beata Tarasiuk pyta, o jakim zawodzie marzyłaś w dzieciństwie? W dzieciństwie marzyłam o tym, żeby być projektantką, mody, piosenkarką i zawsze bardzo chciałam być osobą, która montuje zwiastuny filmowe do filmów. Następne pytanie też od Beaty. Wolisz fast food czy słodycze? Słodycze. Czy wyjeżdżasz na wakacje? Byłam na wakacjach w Jastrzębiej Górze w tym roku. Marta Kluska pyta. Jak wygląda organizacja Twoich kosmetyków? Czy zrobisz filmik? Zrobię filmik. Obiecałam Wam kiedyś ten filmik. Kropeczka 61. Ulubiona szminka. Airy Fairy z Rimmela. Mi padła bateria i skończyła mi się karta. Musiałam wszystkie pliki przetransportować na komputer. Stąd też nagrywam to następnego dnia, dlatego inaczej wyglądam. Pytanie od Magdalena Pernal pyta, twój top ten lakier do paznokci, pozdrawiam. Pozdrawiam Cię oczywiście serdecznie. Niestety nie mam top ten, jest dużo tych lakierów, które uwielbiam, mam taki filmik tutaj, gdzieś Wam podlinkuję, pewnie jakoś, nie wiem, tutaj. Myślę, że na ten moment będzie to Skirting the Issue z Essie, który dostałam od swojej bliskiej Uli, pozdrawiam Cię serdecznie. Smoking Hot to też fajny taki szary lakier z Essie. Layla Sism, Fiji, Bachelorette Bash. No trochę tych lakierów jest. No może zrobię taki filmik, no bo tutaj za długo by mówić. Okej, okay, Angelina 808 pyta, ulubiona marka kosmetyków. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, jak wiecie, no uwielbiam kosmetyki. Bardzo lubię firmę Make Up Forever, NARS, super firma. Laura Mercier też jest świetna. MAC, Chanel, nie wszystkie produkty, ale niektóre z nich są wspaniałe. Urban Decay ma fajne cienie. No trochę tych firm jest. Rimmel też lubię. Następne pytanie. Magda Wolk 94. Jaki napój lubisz najbardziej? Najbardziej lubię zieloną herbatę. Kakusia 75 pyta, czy myślałaś o założeniu bloga? Jestem na blogerze od kwietnia, mam swojego bloga misspkprojectblogspot.com i Was serdecznie na niego zapraszam. Mr. Claudus. Jaka jest Twoja ulubiona firma, marka kosmetyczna? No to tak jak już Wam wcześniej wspomniałam. Frezja 9, jaka jest Twoja ulubiona potrawa poza sushi? Nie powiedziałabym, że sushi jest moją ulubioną potrawą. Wydaje mi się, że jak za dużo jemy sushi, to też się trochę nudzi. Ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć, bo uwielbiam gotować i jeść. Jakaś sałatka. Bardzo lubię też taką potrawę, kaszę z rukolą i z dodatkami. Też jest na moim kanale. Kuchnię włoską, kuchnię śródziemnomorską, no trochę tego jest, ciężko jest mi odpowiedzieć. Lubię hamburgery, na przykład z Jeffsa, to już wiecie. Nemi 6337, jeśli mogłabyś zmienić coś w swoim życiu, co to było? To już odpowiadam na to pytanie, nic nie zmieniła. Jeden Latria pyta, czy kiedykolwiek wygrałaś coś w życiu, co to było? Kiedyś wygrałam robota kuchennego. Czy gdybyś mogła zamienić się ciałem na jeden dzień, to z kim? Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Może wolałabym pytanie, z kim mogłabym się zamienić na życie, ale jeżeli chodzi o ciało, no to myślę, że no nie wiem, Angelina Jolie, Megan Fox, Mira Duma, Kate Hudson. Nie wiem. 4-3 Anet pyta. Może masz jakieś motto, sentencje, która pomaga się podnieść i iść do przodu. Być najlepszą wersją siebie. Chyba to. Następne pytanie. Marylka 19. Czy potrafiłabyś zaszalić z włosami, typu ogolić się na łyso, pofarbować na różowo? Nie, to nie jest mój kompletny styl. Nie zrobiłabym tego. Nie ogoliłabym się na łyso i nie pofarbowałabym włosów na różowo. Nie jestem aż tak odważna. To nie jest po prostu mój styl, nie czułabym się dobrze. Monika Juchno pyta, znasz jakieś domowe sposoby na trądzik? Nie znam, nie miałam nigdy większych problemów z cerą, ale używałam zawsze sudokremu.
dla dzieci. Bardzo mi pomagał. Jan Witamincek, pozdrawiam Cię kochana serdecznie. Jeśli miałabyś coś sobie zmienić, co by to było? Nie chodzi mi o wygląd zewnętrzny, bo tu raczej nie ma co zmieniać. Ha, dobra. Tylko o cechę charakteru, której u siebie nie lubisz, jeśli taka jest. Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię kochana serdecznie oczywiście. Myślę, że chciałabym być bardziej cierpliwa, mieć więcej cierpliwości. B863 pyta, jakie jest Twoje zdanie na temat masek do ciała z The Body Shop? Bardzo lubię masła do ciała z The Body Shop, uważam, że są fajne, dobre, natomiast jak wiecie, ja zakochałam się w produktach z Bath & Body Works i no rzadko zdradzam Bath & Body Works, muszę przyznać. Pani Pauline Evelyn pyta, ciekawi mnie, jaki zapach z Bath & Body Works podoba Ci się najbardziej. Myślę, że bardzo lubię zapach właśnie świeżej bawełny. Bardzo mi się ten zapach podoba, jeżeli chodzi o pielęgnację. Bardzo też lubię Carried Away, tą serię, też jest bardzo ładna. I Beautiful Day też bym polecała. Anka 775, co robisz, żeby mieć taką piękną figurę? Dobra, już odpowiadałam na to pytanie, jest filmik. Następne pytanie. Poczekajcie. A, 77 Gerda pyta. Do jakiego miejsca na świecie najbardziej chciałabyś polecieć? Miejsce, w jakim nie byłaś? Bardzo chciałabym polecieć na Kubę. Chciałabym też polecieć do Meksyku, ale trochę się boję, nie ukrywam. Chciałabym zobaczyć też Nową Zelandię. I najbardziej ze wszystkich tych miejsc na świecie to chciałabym pojechać na Alaskę i popłynąć w taki rejs. Natalusiowa pyta. O, Natalusiowa, pozdrawiam Cię serdecznie, kochana. Jak dbasz o siebie? W sensie nie tylko kosmetycznym, ale może jakaś dieta, sport. Już mówiłam wcześniej, że Wam, że mam taki filmik, jak dbam o swoją figurę. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję. Staram się odżywiać w miarę zdrowo i staram się na pewno nie jeść węglowodanów codziennie. Jeżeli chodzi o sport, no to bardzo lubię grać w tenisa, squasha, bieganie. W zimę sporty zimowe typu narty, w lato wake czy coś takiego. Martusek 93, zrobisz tak ciążowy? Zrobiłam tak ciążowy na moim drugim kanale Miss Baby Project. Tam Cię zapraszam, tutaj gdzieś postaram się podlinkować. Tkip 1245. Czy jesteś pozytywnie nastawiona do życia? Tak, zawsze. Mi pyta, jaki jest swój ulubiony film, książka, zespół? To jest pytanie, że za długo, żeby opowiadać, bo ja uwielbiam filmy. Jestem kinomaniakiem prawdziwym. Książka to Gra w klasy Cortazara, film to no na przykład Forrest Gump, Dobry Rok, Ojciec Chrzestny, Siedem Dusz, to też był fajny film. No, zrobię na pewno filmik, bo już Wam obiecałam o filmach. Liza Lejs pyta, czy uważasz, że makijaż może wpłynąć na zachowanie kobiety? Tak, uważam, że może wpłynąć, uważam, że dzięki niemu zdobywamy pewność siebie, możemy się przeistoczyć, możemy poprawić sobie humor, możemy się zmienić, myślę, że tak. Saneczki 3. Jakie są Twoje ulubione sklepy ciuchowe? Oj, dużo tych sklepów jest. Uwielbiam, po prostu uwielbiam sklep Victoria's Secret i jak jestem w Stanach, to po prostu zaopatruję się hurtowo. Lub jak zamawiam przez internet właśnie z Victoria's Secret, to też hurtowo tam się niestety poruszam. Jeżeli chodzi o moje inne sklepy, no to River Island bardzo lubię. Bardzo lubię sklep Gapa. American Eagle też lubię. Co tam jeszcze lubię? No trochę tych sklepów jest, no. Express, Abercrombie, chociaż Abercrombie może troszeczkę mniej. Forever 21 lubię też. Daria Kobyłka. O, pozdrawiam Cię Daria serdecznie. Zastanawiam się, jak to potrafisz to wszystko pogodzić, bycie matką, żoną, youtuberką i mieć jeszcze czas dla siebie. Myślę, że to nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje. To jest kwestia organizacji i robienie tego dla przyjemności. To jest ważne.